Witam, z tej strony Bednar. Dzisiaj postanowiłem, że wrzucę Wam filmik z moimi skalarami filipińskimi Blue. Jest tutaj jedna dorosła parka plus maluchy. Trochę mało tej odmiany jest w sprzedaży, nawet patrząc i sprawdzając Elixa. Ale u mnie tutaj niebawem ta parka, którą właśnie teraz widzicie na wprost, przy korzeniu, będzie składała sobie ikrę. Także odchowamy sobie maluchy. Bo przez jakiś czas zaprzestałem rozmnażania jak i filipińskich Blue, tak i moich koi. Także ruszamy z powrotem w tym temacie. Też ze względu, że mam bardzo dużo zapytań, jak i od osób prywatnych, tak i również ze sklepów. Czy jeszcze będę posiadał te skalary, tamte skalary. Więc troszeczkę tutaj pobawimy się znowu w rozmnażanie skalarów. No i przy okazji też innych jakichś tam kirysów i tak dalej. Także co tu dużo mówić. Zapraszam Was do oglądania. Rybki bardzo ładnie się prezentują. Jak widzicie, mają ładne, proste, czarne, długie pręgi. Także tutaj są rybki bardziej już po takiej porządnej selekcji. No wiadomo, te maluchy muszą jeszcze troszeczkę dorosnąć, żebyśmy jakąś tam parkę z nich również zrobili, ale tutaj mamy dorosłą parkę, która już ma za sobą niejedno tarło. Tym bardziej ten duży samczyk, który w żaglach ma, jak dobrze pamiętam, 23 albo 23,5 cm. Także jest dość ładny, duży skalar. Także zapraszam Was do dalszego oglądania. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo na kanale zbliża się parę fajnych, ciekawych konkursów. Kiedy będą się odbywać konkursy, to musicie być po prostu na bieżąco, monitorować kanał, żeby się wszystkiego dowiedzieć. Także to by było na tyle. Pooglądajcie sobie skalary i trzymajcie się. Do następnego odcinka.